Hej, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, z tej strony Max The Hunter i w dzisiejszym odcinku zapolujemy na mapie z Ameryki Północnej, a bardziej skupimy się na zwierzętach grubych, tak jak włosie i bizony, ale bardziej bizony. I jeszcze tak słowem wstępu, planuję zrobić nową serię nie z The Huntera, tylko też z jakiejś gry typowo myśliwskiej. W sensie o tematyce takiej, będzie to albo Far Cry Primal. Wiadomo, to jest, nie wiem, Jezu, kiedyś w to grałem, przeszłam to całe, nie pamiętam ile lat temu to jest. Ale nie, dobra, nie powiem wam ile lat temu to jest, ale to jest ogólnie polowanie z łuków, żdżit i takie tam. Lub Red Dead Redemption, to też jest w latach 1800 parę, 1900, mniej więcej wtedy. I tam też gra dużo opiera się na polowaniu na zwierzęta. No i możecie dać znać w komentarzu. Możecie dać znać w komentarzu, jaką grę chętniej byście oglądali, bo ja się dostosuję. No i wiadomo, wychodzą trailery Hunting Simulator 2, też gry o polowaniach, więc jeśli wyjdzie ta gra, na pewno ją sprawdzimy na YouTubie. A tutaj mamy pierwszego bizona. Dobra, lecimy go zebrać, bo chyba padł. Dobra, już padł. Strzelam oczywiście ze sztuceru 300. Sztucer na łosie, na bizony, na woły. No takie grubsze ogólnie. Dzisiaj mam sztucer na kaczki, nie wiem czemu wziąłem. Mam sztucer na... Jezu, mam sztucer 300, właśnie mam łuk. I mam, nie wiem, nawet nie wiem co mam. Mam Solokina 300, 22 Express i łuk. Chociaż chyba niepotrzebny mi jest tutaj Solokin, bo nie mam do czego strzelać. Ale wziąłem w sumie, bo zawsze go praktycznie przy sobie noszę. A w dzisiejszym odcinku i tak polujemy na woły. Jak coś polujemy raczej w tym oto miejscu, bo przy tych jeziorkach jest dużo wołów, najwyżej potem się przeniesiemy w inne miejsce, by zapolować trochę na łosie. Czyli będzie taka trochę kontynuacja poprzedniego odcinka, tylko że na innej mapie. Na mapie polujemy tej, jak widzicie, Yukon Wally. Bardzo lubię. No i wiem, że w poprzednim odcinku tam zapomniałem czegoś wyciąć, chyba 9:35 minuta. No, ale zdarzy się też tak. No cóż, mój błąd. Ale chyba nie przeszkadzało wam to za bardzo. No to chyba zrobię cięcie i widzimy się, jak coś będzie. O, mamy bizony, mamy nawet byczka. Mamy byczka czwóreczkę. Czyli taki już dość ładny. Na 300 metrów jest uważny. Więc widzicie, jak on uważa. No kurde, 300 metrów i uważny. Dobra, to myślę, że jak się ustawi to dobrze, to mu strzelimy. Nawet myślę, że taka czwóreczka to może być diamentem. Więc ja podejdę po cichu. Kurde, ale super byczek. No znowu jest uważny. Nie wiem czemu. Przecież ja praktycznie niewidoczny jestem. Chyba że on jest uważny na jakiegoś niedźwiedzia albo coś, bo może też tak być. No niech on się ustawi bokiem, poważnie. Tak? 300, no 300 metrów będzie. Tylko chcę też wypatrzeć tego, który za nim stoi. Ten jest spokojny jak na razie. Tam coś jeszcze jest. Też byczek. Dobra, ja pójdę na kucaku, skoro widzę, że te bizony są takie uważne. I będę chyba cały czas do was mówił, bo nie chcę mi się tego wycinać potem. No i co do gier. Czy jak wtedy zrobię nową serię, czy The Hunter zniknie? Nie, The Hunter nie zniknie. The Hunter będzie chyba cały czas główną serią na tym kanale. I to
To będą takie serie poboczne. A czy wiadomo, będzie trochę mniej tego The Huntera, bo to będzie, powiedzmy, będzie odcinek codziennie, no to raz będzie z tego, raz z tego. No wiem, że Far Cry Primal to jest dość stara gra. No ale myślę, że taki ciekawy powrót do tego, co było kiedyś, się wam spodoba. Bo też gra typowo o automatyce myśliwskiej. A Red Dead Redemption też bym mógł nagrać. No i czemu on jest uważny? Nie mam pojęcia, co on takiego robi, że on jest taki... No czemu on jest uważny, jak na ponad 200 metrów sobie idę? Co jest z nim nie tak? Jak się ustawi bokiem, to mu od razu... Może to... dobra. Może to tak być dlatego, ponieważ jest diamentem. I bo diamenty, jak wiecie lub nie, są bardzo uważne. Miłość na 300 metrów uciekał, jak biegłem. Wiem, bo kiedyś strzeliłem łosia diamentowego. Ale to strzeliłem na Medved Tide. Ogólnie na Ameryce chyba nie mam żadnego diamenta. Ani na Europie. A szkoda. A czy na Europie też jest mniej byków, mniej kozów, no to nie ma za bardzo jak zrobić tego diamenta. Czy to jest nasz byczek? Chyba tak. Ale nie wiem, trzeba podejść. Na Europie jest mniej kozów, mniej byków i to tak jest. Jeszcze na Europie się bardziej poluje na rżyskach, na różnych polach. A nie typowo przy wodzie, bo przy każdej mapie poluje się bardziej przy wodzie. Jak zwierzęta piją, a w Europie nie poluje się tak. Tam się wychodzi na pola, tak jak mówiłem. I też jestem chory, więc musicie mi wybaczyć mój głos. Ale mówiłem już to, że jestem chory. Dobra. No to powoli podchodzimy. Też przypominam wam, że dziękuję bardzo Kacprowi Talarkowi za to, że mi robił miniaturki i strasznie wam go polecam, bo robi serio super miniaturki, awatary na kanał, różne tła. Ja korzystam z jego usług i serio mi się podoba to, co on robi. Więc jak coś, piszcie do niego na Messengerze, na Facebooku, bo powiedział, żebym go trochę wypromował. W sensie wiem też, że nie jestem wielkim twórcą, ale chciałbym, żebyście wiedzieli, że ktoś taki istnieje i że fajnie to serio robi. Dobra, a na razie musimy się skupić na naszych bizonach. Mi się wydaje, że dlatego one są uważne, bo mam plecak. Jeśli się nie mylę, gdzie były w ogóle te bizony? Ile to jest? 200 metrów stąd. Sobie zaznaczę mniej więcej, gdzie one były. Więc jak strzelimy tego bizona lub nie strzelimy, to pójdę sobie zmienić, czy zdjąć plecak. Czy to jest on? Tak, to jest on. 193 metry stoi bokiem, czyli idealnie. Dobra. O, atakuje. Ale czy dostał dobrze? Dostał dobrze. Ja też nie chcę do niego strzelać, bo boję się, że mu trafię w czaszkę, a nie chcę mu zepsuć oceny. Więc sobie po prostu po niego pójdę, bo wiem, że on do mnie nie dobiegnie. No właśnie. Na razie innych nie będę strzelał, bo muszę jeszcze ten plecak zdjąć. Chyba, że jakoś fajnie się pokażą. Ale nie wiem. No to są takie słabiutkie byczki. Dwójeczki. I tam chyba jedna samiczka. Czyli krowa, jeśli się nie mylę, tak się mówi. O! Tam sobie zaraz pójdziemy. Tylko zmienię plecak, to wtedy zrobię wam cięcie, zanim tam dojdziemy. I jak wygląda ten byczek? No, ładny bardzo. Zaraz mu zrobimy screenshot. Tylko się trochę odsunę.
Dobra, screenshot zrobiony, zbieramy go. Jest złoto. I takie dość mocne złoto. 1 tona i 16 kilo. Wow, ale to jest grube. Strzał, lewe płuco, lewa łopatka, czyli dobry strzał. No to co? Zatwierdzam i ja się teleportuję do obozu, żeby sobie zdjąć plecak. I widzimy się, jak coś spotkam lub podejdę do tych bizonów tutaj. Mamy kolejne bizony na metrów około 200. Więc znowu wyciągam sztucerę 300. No i ładujemy jednego w płuco. Lub w płuca, zależy jak się przebije. A teraz to nie, bo sobie stanął tak średnio, ale nie, dobra, damy radę. O, atakuje. To ciekawe, no ciekawe. Teraz nawet nie wiem, czy dostał, ale raczej dostał. Idziemy po niego. On też biegnie do nas, co jest dość dobre. Ale nie ma szans, żeby do nas dobiegł. O, już się wyłożył właśnie. Jak widzimy, tutaj samce atakują, czyli byczki. No i też dlaczego chcę rozpocząć nową serię akurat właśnie z Far Cry'a? No bo ponieważ dlatego, że bardzo mało osób mnie ogląda, bo to jest tylko 56 osób. No i wiem, że na The Hunterze nie poprowadzę swojego kanału. A chciałbym rozwinąć w miarę możliwości na tyle, ile to jest możliwe, żeby stał się jak największy. No. I to jest chyba taka odpowiedź, która najbardziej tu pasuje. Tutaj widzimy, że idą jeszcze te bizony. Ale wiem, że jeszcze tutaj było to stado. Gdzieś tutaj, ale chyba sobie poszło. Więc zobacz. O, tam coś mogłem wypatrzeć. Mamy bizony i karibu naraz, które piją obok siebie. Nie mam sztucera na karibu. Znaczy, to jest 30.06, ale nie wziąłem ze sobą. Ale mam łuk. I spróbujemy strzelić bizona albo karibu z łuku. Może będzie tam jakiś ładniejszy byczek. Ale z tego, co widzę, to na razie nic ciekawego nie ma. Jest trójeczka, czyli to jest takie, może być złoto. Na 200 metrów. No 170 to już, o jest uważne, co sobie kucniemy. Już sobie załaduję grube strzały, bo potem może nie być na to czasu. Dobra, załadowane. A, już miałem je załadowane wcześniej. Okej. Okay. 160 metrów. No to sobie pójdziemy tak po cichu. Nie, jest 150. Jak my tutaj przejdziemy? Nie wiem jeszcze, którą stroną, ale zaraz zobaczymy, z której strony będzie bliżej. I chyba pójdziemy prawą stroną tego jeziora. 130 metrów jest uważny, no to... Wiadomo, sobie kucniemy i tak pójdziemy. Patrzę, czy są gdzieś tutaj te karibu więcej ich. Bo one lubią pić tak nie w jednej kupie, tylko tak w miarę do jednego jeziora sobie przyjść, tak dookoła niego stać. Ile? 117 metrów, a będziemy musieli przejść trochę. No ale cóż. I napiszcie w komentarzu oczywiście swoje pomysły na to, z czego ma być odcinek. Czy polowanie na jakieś żubry, na bizony, na cokolwiek. Piszcie, ja zrobię. I co w jak nie będzie żadnego pomysłu, to w następnym odcinku zagramy chyba sobie Medved Taigę, czyli Syberię, bo długo nie było. 90 metrów, a też strzelanie na blisko do bizonów jest trochę ryzykowne, ponieważ mogą cię zaatakować. No ale lubię ryzyko, więc możemy go podejść.
80 metrów. Też nie chcę, żeby się spłoszyły. A tutaj widzimy to karibu na 75 metrów, jest uważne i też jest takie dość ładne. No ale zostawimy, może kiedyś urośnie, będzie jakieś ładniejsze. No, ostrzega. Dobra, zaraz się położę. Jeszcze zależy, gdzie są te bizony, bo ich na razie nie widać. Ale wolę przejść tak po cichu. Żeby na spokojnie... Jakiś błąd. Żeby na spokojnie mieć, niż potem strzelać do nich, jak uciekają. Chociaż nie wiem, czy się już nie spłoszyły. Teraz ich nie widzę. Będę mieć naszykowany łuk, jak już coś. Jak coś mam na celowniku, a czy nie na celowniku, mam na łuku celownik, który się nazywa dalmierz łuczniczy. Bardzo przydatny celownik. Mi się on mega przydaje. Super się z niego też poluje. Więc ogólnie bardzo polecam. Słyszymy już tutaj te bizony, jak sobie chodzą. Więc teraz po cichu. One są spokojne, więc podejdziemy do drzewka, żeby być mało widoczni i wtedy sobie strzelimy do jednego. A dobra, bo one już odchodzą. Dobra. Dostała. O kurde, tych bizonów tutaj było więcej. Co one planują zrobić? O, chyba się zbagowały i uciekają bardzo powoli. Więc dlatego sobie postrzelamy do nich z łuku. O, dobra. Tam już leży kolejny bizon. O, widzicie, te strzały przechodzą prawie te bizony na wylot, więc są lepsze nawet niż sztucer, ale wiadomo, trzeba podejść. Tutaj dwa dobre strzały, więc nie miała prawa daleko uciec. No, ten drugi trochę słabszy, no ale jakoś poszło. Dobra, pójdziemy tropem tych bizonów. Chyba, że uciekły już gdzieś daleko. O, tam jeszcze widzimy, to spróbujemy strzelić ze sztucera, a jak uciekną, to pójdziemy na łosie. Ale widzę, że uciekają. Dobra, zostawimy je w spokoju i pójdziemy na łosie, więc ja wam robię cięcie i widzimy się, jak spotka łosie. Jestem na jeziorze i nie ma łosi, ale jest coś innego. Jest to karibu, czyli taki jakby renifer. Właściwie niewiele się różnią od siebie. Spróbujemy go zabawić i też strzelić z łuku. Przełożę sobie tylko na dobrą amunicję, czyli na tą. O, idzie do nas. Jest to dobry znak. Ja się gdzieś tutaj położę, może. Tutaj przy kamieniu będę, żeby mnie za bardzo nie widział. O, jak się położę, jestem mega mało widoczny. No to poczekam, aż podejdzie na odległość około 40 metrów i na niego sobie strzelimy na spokojnie. O, teraz stoi idealnie, jakbym miał sztucer, ale nie mam sztucera. Ja też powoli może będę zmierzał w jego kierunku. 100 metrów. No, jest to pojedynczy byczek. Znaczy, nie wiem, czy u karibu są byczki. A, chyba są. Bo ostatnio coś tam oglądałem, to są. Osiemdziesiąt metrów.
Jeszcze 30 i możemy strzelać. Jeszcze raz go zawabię. Jak coś, to tam na jeziorku są kaczki, to też zaraz postrzelamy. Na razie nie widać żadnej fajnej. Metrów. To jeszcze 20 jakoś byłoby dobrze. Też nie chcę, żeby mnie zauważył. Czterdzieści. Jak się dobrze ustawi, mogę strzelać. O. A, dostał dobrze. Więc leży od razu praktycznie. Łuk też jest dobry w tym, bo jest cichy. Więc nie płoszy wszystkich zwierząt dookoła. Tam też są kaczki na metrów... Nawet nie wiem ile. Ale około 270. A też nie chce mi się podchodzić tych kaczek, bo wcześniej je sobie obejrzałem. To żadnej fajnej tam nie ma. Ale zbierzemy sobie naszego karibu. Mamy sreberko. Do złota nawet niewiele brakło. Ale dobra. Jak coś spotkam następnego, to znowu się widzimy. W międzyczasie, jak jeszcze idziemy na jezioro, chciałbym przypomnieć o tym, abyście zostawili subskrypcję i zostawili łapkę w górę. Jakby was interesowało teraz, gdzie poluję, to tego karibu strzeliliśmy tutaj i poluję tutaj na prairie. Przy tych jeziorach ogólnie i teraz zamierzamy iść tu, bo tutaj dwie strefy karibu mają. Żerowania, więc jak sobie podejdziemy, to wam pokażę, czy są. To jest to jezioro już tutaj, więc zaraz powinniśmy coś dostrzec. Może jesteśmy trochę za daleko, albo jeszcze nie zdążyły przyjść. Ale to się okaże. Może być też tak, że one siedzą po prostu za górką, więc spróbujemy ją trochę obejść. I przejść 200 metrów, żeby pójść tutaj. A, słyszymy właśnie karibu. Nawet widzimy. Ile to jest? 200 metrów. One właśnie idą tutaj do strefy żerowania, więc spróbujemy przeciąć im drogę i strzelić z łuku. Bo jak mówiłem, nie mam sztucera na nie. A czy mam, ale nie wziąłem. Gdzie one teraz są? Tutaj. Już 100 metrów prawie, no to powoli podchodzimy i będzie ok. Wiatr jest bardzo niekorzystny, bo wieje prosto na nie. Właśnie widzimy zaraz, jak karibu się przez wiatr spłoszy. Prawdopodobnie. No ale nie wiem, czy się uda właśnie go upolować przez ten wiatr. Nie noszę ze sobą żadnego eliminatora zapachu jak coś. Jak coś, to tutaj słyszymy drugie, które też idą do strefy. Więc jak te uciekną, mamy chyba jeszcze inne stado. Chyba, że razem wszystkie uciekną i będzie w ogóle najgorzej. Spróbuję je zawabić. Tutaj chyba już uciekły. No, niestety. Zaraz zobaczymy, czy z tej strony przyjdzie. Mamy byczka. I to dość ładnego. Zaraz go wabimy.
Ale no serio ładny taki. No może nie najlepszy, ale widać, że już coś ma na tej głowie. Powoli sobie będziemy do niego podchodzić. Albo w sumie nie, bo on bardzo szybko biegnie na nas. Dlatego mam już łuk naszykowany. Jeszcze, o, może teraz? Trafiłem obok niego, niestety. Ajajaj. Czy, no to spróbuję go z solo killa trafić. Nie wiem, czy solo kill będzie dobry na takiego karibu. W sensie wiem, że padnie, ale to pewnie będzie za mały kaliber. Zaraz aż sobie sprawdzę. Ekwipunek, amunicja. A, załapię się jeszcze na takiego renifera. A, czy jednak nie będzie tak źle, jak mi się wydawało? A czy nie na renifera, tylko karibu? I dzisiaj będzie odcinek taki krótszy, bo na tym karibu skończymy. I napiszcie w komentarzu, normalnie każdy, kto to ogląda, pisze, czy chciałby serię z Far Cry'a. Primala, przypominam. Ta gra się opiera głównie na zbieractwie. Ale też jest super wątek fabularny. Ja przeszedłem całą grę już raz i mi się bardzo podobała, więc powiedzcie, czy wy byście chcieli zobaczyć u mnie na kanale coś takiego. No i to tyle. Zaraz zbieramy tego karibu i kończymy. Wiadomo, że ten karibu biegnie dalej jak po strzale z 30.06. A tutaj mamy kolejnego, więc może nie tak szybko skończymy ten odcinek. Będziemy powoli szli za tym i wabili i następnego. Tam coś biegnie. No, to kolejny byczek. Ale czy się obróci chociaż w naszym kierunku? Bo tutaj blisko chyba nic nie ma. Nie, to on dawał ten zew godowy. Nie wiem, czy on tam będzie jadł, czy co on tam będzie robił. Zaraz spróbujemy go znaleźć, zobaczymy, co on robi. W ogóle bizony tutaj szły. I to jeden taki dość mocny. W sensie gruby bardzo. Zaraz zobaczymy, jak daleko są. Bo mi się wydaje. Tam chyba biegły, nie wiem. Bo ja jak tu przechodziłem, to jeszcze na pewno śladów bizonów nie było. Albo je jakoś ominąłem. O, akurat tam są, więc zaraz tam podejdziemy. Mamy złoto. No i ledwo co zahaczyło o to płuco. No ale też nie byle jakie złoto, bo dość mocne. Dobra, zbieramy i zobaczymy, czy jest tam jakiś mocniejszy byczek. A, z tego co widzę, to nie. No ale cóż, lepszy rys niż nic. Cały czas mówię, no cóż, ja wiem, że ja się powtarzam, no ale wiadomo, nagrywam tak niedługo. No i się plączę jeszcze w tym, co mówię. Spróbujemy z łuku strzelić. Dlatego podejdziemy je na dość blisko. Na otwartym terenie nie będzie to najłatwiejsze. Ile już jesteśmy metrów? 200. To tak będziemy szli powoli. Ja sobie już przełożę strzały. Bo kiedyś wiem, że nieraz zdarzało mi się zapomnieć przełożyć strzały. Na przykład do niedźwiedzia strzelałem ze strzały na sarny. Akurat padł, bo go dobrze trafiłem. No ale nie powinnoś tak robić, bo trochę się męczył, zanim padł, bo miał krwawienie wtedy małe. 150 metrów. Może się uda niejednego strzelić. Zobaczymy.
aż patrzę, czy nic innego nie ma w krzakach. Na Xboxie najgorsze jest to, że jak sobie wyjmujecie aparat, to jak teraz zrobię zdjęcie, to ono się nigdzie nie zapisuje. Więc sobie mogę tylko tak trzymać ten aparat. No i to jest dosyć niefajne, no bo wiadomo, każdy chciałby porobić trochę tych zdjęć na Xboxie. Nie wiem, jak jest na PlayStation, czy gdzieś zapisują, czy nie. Jesteśmy już 100 metrów, czyli dość blisko, ale cały czas po cichu podchodzimy. Ale ten tryb fotograficzny można wykorzystać też tak, że sobie ten po prostu podchodzimy i to jest przybliżenie razy raz. Znaczy to jest raz 2, 3, 4, razy 5 powiększenie. A ja sobie w sumie może im zrobię jakieś zdjęcie, będzie na miniaturkę. A czy nie, znowu, dobra. Bo one się przecież nie zapisują, to sobie zrobię screenshot, tak. Metrów. Bo wiadomo, chciałbym byka strzelić. I napiszcie, co mam zrobić w tym następnym odcinku. Bo nie chcę też cały czas zrobić polowanie na jakieś kozły, na jakieś byki. 60 metrów. One jeszcze nic nie podejrzewają. O, są już uważne, więc się położę i po cichu podejdę je. Może się uda na 20 metrów. Zobaczymy. Jesteśmy ile już? 30. No to ładnie. Dobra, już nie będę robić screenshotów. O, uważne są. Byk jest na ile? 40 metrów. O nie, 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 nie wstawaj. Dostał. Ale nie najlepiej. A tu jeszcze był jeden. A teraz spudłowałem, to wiem. Ale trochę pogonimy może te bizony. Albo w sumie nie, bo ten odcinek się przedłuży. Więc zbierzemy tego jednego. Tu ten, wiecie co tak mruga? Bo ja mam takie świecące strzały. Czyli tutaj ta strzała po prostu z niego wypadła, ale nie wiem czemu nie mogę podnieść. Chyba, że się złamała. No i tutaj leży. Strzał przez dwa płuca jest złotko. A ładny taki. Dobra, zbieramy. Tym dajmy żyć. Też nie chcę, żeby strefa mi się zniszczyła, która tu mam, bo będę tutaj zaglądał. No ale to już na tyle w tym odcinku, bo niestety musimy go skończyć. No ale widzimy się w następnym. Ja się z wami żegnam, z tej strony był Max the Hunter i do zobaczenia.